No kurde, chciałeś mi przebić oponę, takie dwa śrubokręty mi tutaj wbiłeś. Siema! O, golas! To tak to dość wąskie to opony, nie? No, to dzieciątki. Daniel nie dojechał? Na śliwie chyba. Aha. No to czeka za jakimś ześlizgiem jeszcze, nie? Aha, no tak. No, no ale kurwa. Gdzieś do chuja już mam naprawdę. Skóra znowu, bo ona jest jej pięta, nie? Która? Nie wiem, czy kurwa jak ściągałem, kurwa, czy co, weź w pasie teraz. Kurwa, naprawdę na tych krosach, kurwa, jest drama. Nie, kurwa, ten przód to jest... A z przodu jest dęcka przecież. No, ale jest otwarta. No, nie wiem, tu zarałate, czy jedne, czy co. Kurwa macie. No, ale to masz tego tublisa, nie? No, mogę tublisa założyć, ja tublisa jest elegancki. No. Zaraz zobaczymy, jak co to, ale jak łatkę dasz, to ci nic nie stanie. To jest ale już mam kurwicę po prostu. Kurwa, z jajkiem to człowiek robi, a... Ten co trochę postoi do wiosny pewno. No już mam głowicę. Masz? No. Może go dzisiaj złożę. No co ty? No. O kurde. Zrobili. I jaki koszt tutaj naprawy tego? Za wszystko skasowali 1760 chyba 60. Mhm. 1780? Ale wiesz, tam wszystkie komody, łańcuch, napinacz, kurwa. Tam nowy ten, nowy musiał być ten. Musieli cały komplet nową sprężyny z tymi grzybek, wszystko wejść, bo to już w komplecie było, nie? Samego grzybka nie mógł dostać. Mhm. I całkowity koszt, jaki wyjdzie? Jezu, po co by się to przemyśleć? Najpierw to wiesz, to pierwsze co to muszę to kurde, wiesz, złożyć, odpalić. Mhm. Ale na kole nie jeździł, wiesz? Nie, on to kupił też coś niedawno, nie? Co? On to jakoś dwa lata kupił sobie. No. No i oponę jeszcze będzie musiał kupić na tył, nie? On też chyba dużo jeździ tym, po szosach. No, po drodze. Czyli tu przychodzi dętka, tak, to jest przód, nie? Mm-hmm. A tu z tego starego, na stare zakładamy. Nówka i tu jest tublis, nie? Tu masz tublisa, nie? A tu masz dętkę? A tu mam dętkę. Tu masz tublisa. O, Daniel ma tam dobrze w KTM-ie dętki założone. Micheliny, takie grube, wiesz? No też, ja się tu na tył włożyłem Michelina. Tak? No też typowo, myślałem jakiś taki cross, coś tam, nie? Aha. Typowo... Nie wiem, on ma chyba 3 albo 4 mm. No, to ty masz 4 mm. No, 4 mm. Ale... No. Także możesz polecać wszystkim te opony. Z 24MX. To jest ich produkcja, wiesz? Się rozwijają, nie? No. A zauważyłeś, ile ma tego mięsa, nie? Ile ma? No, wyglądają ładnie. No. A te na tył, nie? Ile mają na boku, jak gęsto, nie?
No zobaczymy. Co, był weekend testing na torze? Tak, w sobotę na tor jedziemy albo, no nie wiem jeszcze gdzie, ale na pewno przetestujemy to. No i na kole też jeszcze, nie? Tam wszyscy fajnie skaczą na torze. Ostatnio jak byliśmy, to chyba 30 osób było. Jo? No. Pamiętaj, dużo płynu do naczyń, najlepiej z wodą. Przy demontażu i zakładaniu. Tu mam gdzieś chyba płyn do naczyń. Może być z wodą. Mam na to zrobione już. No kurde, chciałeś mi przebić oponę? Takie dwa śrubokręty mi tutaj wbiłeś? A mam tak jeździć? A zobacz, patrz, tutaj mi się takie porobiły. Widzisz takie wypustki na tarczy. To no. Co? To szkodzi czy nie? Nie, bo to tak jak od klocka, nie? No. Tak jak klocek dochodzi, to jakbyś taką tarczę odbić, jakby się to by było jeszcze jakoś na miarę zregenerować, tylko to ja byś musiał po prostu kręcić całą ścienić, nie? No to tam się nie będzie przydać. A tu takie wiesz, udrapane, ale to nic, nie? To wiesz, takie porowate. No to wiesz, to jak jedziesz, to może coś tam od jakiegoś odprzedniego koła, czy jakieś kamienie idą, czy coś, nawet się to mogą, wiesz, przebijać, ale to... Bo tamta to jest elegancka, nie? Nówka sztuka. No tam jest nówka, nie? No ale to wiesz, tak jak klocek chodzi po prostu. A tu? Lepiej. A tu jest ładnie starta, równo. Czyli mało hamuje przed nim, nie? Nie, ale tu może wiesz, klocek nie zabierać całą tarczę, nie? Ale może tak być, że klocek nie bierze się całej tarczy, nie? Tylko taki zostawia. Ale widzę, że mało hamuje tym przed nim. Wychodzi godzina? Nie, on tylko mówi, żeby tego tublisa nie, kurwa, żeby nie dotknąć. To ja będę spadał, może ci nie będę przeszkadzał. Ale w sumie, no, ci najważniejsi są, co mogą odpakowywać paczki. Piękna choinka. Co tam masz na tym, na motorze? No, gdzie? Na pewce. Konfetti. Jest dziki. Ci puszczę, patrz, zobacz, reklamę. Te testy wyjdą pozytywnie. Wyjdą, może. Na pewno. Ministrowi cieli, policjanci konfetti. No. Było takie coś? No, chyba w Suwałkach, nie wiem. Nie znam tematu dokładnie, ale... Facebook zna wszystkie te. Siema. Zespół Glegoso. Nie ma Sławasa. Co mogą odpakowywać paczki. Piękna choinka, nie? Pod wrażeniem jest. No, ale zobaczcie. Wszyscy cieniują, ściemniają. Wszystko jest. Że się podoba. Znajmy się. Piotr tutaj dynksa oponę. Dzik jest dziki. Dzik jest dziki.
Ale reklama. 24 Remix, no kurde, na pewno mi się spodoba. Dzięki, dzięki. Przyjechał Piotr z moją maszyną, z założonymi oponami. I tylko czekać do soboty. Siema. A Daniel jak? Ta jest zaraz ten, bo nie ma tego ślizgu, nie? I nie wiem, czy w ogóle mam go ruszać, czy co tam. Bo on mówi, że to w tyłu, no tyłu bez sensu, że ślizgu nie ma, nie? No to co, no ale opony może mu założyć. No, ale żeby wisiał potem. A ja cię potrzebuję i tak stoję, jak będę składał KTM-a, nie? Tego. Aha. Przód mu przełożę zaraz, nie? Ale z tyłem będziemy czekać, aż przyjedzie. Aha. Ten. Czyli nie przyjechał? No jeszcze nie. On mówi, że to paczkomatu gdzieś to zamówił. Aha, o cholera. Łańcucha tu cię w ogóle nie ruszałem, nie jest tak jak miałeś. No to dobrze. Bo w ogóle nie ruszałem nawet na ciągu. Nie, tu może dokładnie, kurde, no. Tam trochę wszystko poczyściłem, przesmarowałem ci, nie? Bo tam kurde, ten zacisk, to wszystko tam było ten. Trochę, no, błoto, normalne. Błoto, no. Widzicie, resztę? No, ja sobie to poprzekładam. Tak to wygląda na sprzęcie. No, tablicy rejestracyjnej nie mam. O! Zapalimy gościa. Weekend? Pewnie. No. Będzie szedł jak dzik. No, na gumę będzie ta. Szerokością, no faktycznie, centymetr, nic więcej. Tak dobrze widzę. Nie, no kurde, no to, no kurde, no będzie szła po prostu jak... Bajka.
Szak. No to dobra. To co, mamy wszystko. Teraz kwestia teraz kasy. To nara, trzymajcie się. Ja już jestem na nowych oponach.